ta wypowiedź nie będzie jakoś dobrze ustrukturyzowana dzisiaj, ale mam nadzieję, że porozmawiamy sobie troszeczkę o przerwaniach. No bo co, z takich, jak was bardzo interesuje, to takim kontrolerem przerwań, który jest standardowy dla RISC-V'a, który ma nawet jakąś specyfikację, można ją przeczytać, ona jest oczywiście bardzo złożona, to jest plik. Tak? I ten plik tam może mieć chyba 1024 przerwania w specyfikacji, ma jakieś priorytety, ma jakieś cuda niewidy, ma strasznie dużo jakichś różnych kombinacji, tak? Ma jakiś schemat, więc można się przyjrzeć specyfikacji, ale ja nie wiem, czy to będzie specjalnie dydaktyczne i pouczające, co tam się w środku dzieje, tak? No dobra, to takie pytanie. Jak już próbuję na żywo strukturyzować tę swoją wypowiedź, to my widzieliśmy, gdzie wchodzimy do przerwania. Prawda? Widzieliśmy jakiś taki kawałek kodu, który gdzieś jest. Gdzie to się. Jak to się nazywało? Ten fragment kodu. W entry S, prawda? I tam było coś takiego jak handle exception, i tam ten handle exception robił różne dziwne rzeczy, ale ostatecznie wchodził do jakiejś procedury obsługi przerwania. Jesteśmy w stanie tak znaleźć to na szybko gdzieś, gdzie to jest. A tymczasem ja będę tak, czyli mamy gdzieś handle exception po jednej stronie. A po drugiej stronie. A po drugiej stronie, nie wiem jak dużo tutaj będzie, tak? A po drugiej stronie mamy tą naszą biedną jakąś procedurę przerwania. Jak wy ją tam sobie nazywacie? Jak się nazywa w tym waszym programie, w waszym sterowniku ta procedura obsługi przerwania? Interrupt handler. Po prostu, tak? Tak się nazywa ta procedura, tak? Interrupt handler. Znaczy, ale tak się nazywa, tak? To tutaj mamy ten nasz interrupt handler, tak? Tą naszą funkcję zadeklarowaną statycznie. Jaki ona ma rezultat? Co ona zwraca? Jaki typ? IRQ handle t, coś takiego? IRQ result chyba. Chyba IRQ result t. I tu jest ten nasz handler. I co przyjmuje? Numer przerwania. Oraz jakiś wskaźnik. Oraz wskaźnik dwóch gwiazd. No to dobra, to szybka powtórka. Te IRQ, to ja nie wiem co to jest, ale to jest jedno. No właśnie, skąd się bierze to IRQ tutaj? To jest numer przerwania, które zostało nam zgłoszone. A co to znaczy numer przerwania? Który to jest numer przerwania? Bo tych numerów mamy, tu mamy jakiś w naszym programie, mamy jakiś w DTS-ie. O co w ogóle chodzi? Które to jest przerwanie w takim razie? Mamy jakiś pomysł? To by było chyba... To z DTS-a? To z DTS-a? W momencie, jak dostajemy... A jeżeli w DTS-ie mamy coś takiego, że mamy przerwanie trzecie podpięte pod ten kontroler do tego urządzenia i przerwanie trzecie podpięte do tego kontrolera, bo może być taka sytuacja, że jeden device jest podpięty do dwóch kontrolerów i na jednym ma trójkę i na drugim trójkę, to jak te rzeczy rozróżnimy? W momencie, jak rejestrujemy przerwanie, to funkcja rejestrująca przerwanie zwraca nam numerek przerwania. I jeśli zapiszemy sobie ten numer przerwania w danych prywatnych, to później będziemy mogli się odwołać. Czyli mamy to, jak to się nazywa? IRQ coś tam, tak? Nie, jak to było? Jak się nazywała ta procedura? IRQ request? Request IRQ. Request IRQ, tak? Czyli co? Request IRQ, tutaj według mojej ściągawki z książki, rzeczywiście chyba zwraca jakiegoś inta, co nie? Powinno zwracać jakiegoś inta. Tak się wydaje, że wygląda, tak? Czy mamy ten request, możemy to zweryfikować? Właśnie to mam zaraz. I ono coś tam przyjmuje, prawda, i zwraca tego naszego inta. Tylko to int nie jest to samo. IRQ, nie IRG. To int to nie jest to samo device, tak? Tam się zostało. Nie. No, trzeba tak naprawdę zauważyć, że tu zamieszanie z przerwaniami jest dlatego, że mamy wiele przestrzeni nazw.
tak, że mamy wiele zbiorów i w każdym zbiorze no, to przerwanie może mieć inny numerek, tak? I to jest troszeczkę konfundujące. No okej, okay, czyli jakiegoś Intel. Oni tutaj twierdzą, że co? Że że być może a nie zwraca błędu? Jeśli ten wartość zwrócona jest ujemna, to wtedy to jest błąd. No dobra, czyli to pewnie jest to, co możemy sobie wpisać. No i tutaj mamy szereg jakichś argumentów. I to, co dla nas jest niezwykle ważne, to jest ten ostatni argument, czyli D. Co my robimy z tym argumentem D? Tutaj. To jest wskaźnik dla jakiejś dane, które przekazuje, które zostaną przekazane do... No powiedzmy, że w tym interoperablerze chcemy mieć dostęp. Mamy wiele urządzeń obsługiwanych przez ten sterownik. No to co byśmy chcieli? To chcielibyśmy, żeby to przerwanie obsługiwało stan konkretnego jednego urządzenia. Tak? W związku z tym musimy mieć jakiś uchwyt na to urządzenie, żeby się dostać do jego prywatnego stanu. Więc ten void gniazdka to jest po prostu ten nasz prywatny stan. To sobie zrzutujemy na prywatny stan tego urządzenia. Prawda? I wtedy będziemy mogli tam na przykład bufory, jakieś wskaźniki na bufory mieć, żeby coś dopisać do bufora albo zrobić tam coś innego, prawda? Z tym całym urządzeniem. No i co my z reguły zwracamy z takiego wariata? Zobaczmy sobie ten IL-Handler test, zobaczmy. Tak, to będzie typ tej naszej funkcji. Ale interesuje nas ten IRQResult. I ten IRQResult, IRQReader. To on ma trzy wartości, jak się dobrze pokręcimy. I mamy trzy wartości. No i jak myślicie? To pewnie to pierwsze to jest powiedziane, że co prawda weszliśmy do tej procedury, ale tak patrzymy się na to przerwanie i stwierdzamy, kurczę, to nie dobrze. No bo może być taka sytuacja, tak? No to dobra, to czemu może być taka sytuacja? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy urządzenie, mamy centralne to jedno przerwanie zewnętrzne. W RISC-V, prawda? Czyli mamy ten jeden główny uchwyt. No i pod ten jeden główny uchwyt podczepia się nam z reguły plik. Tak? Czyli mamy jakiś sterownik plika. Sterownik plika. No i co teraz ten sterownik plika nam bierze i robi? On ma jakąś procedurę i ta procedura jest wywoływana przez to entry, tak? I ta procedura, ile tu może być? Dużo, potencjalnie nawet 1024. Coś trzeba ciekawego zrobić, tak? Musi być gdzieś jakaś maska bitowa, która w sprzęcie, która co? Wyraża wszystkie przerwania, które są pending, które nie zostały obsłużone, tak? Więc musi być gdzieś w sprzęcie jakiś rejestr pending, tak? No i taka procedura, ona przegląda sobie poszczególne bity tego pending, a następnie ma listę uchwytów. Tak? Czyli powiedzmy, że to jest lista i od tej listy ma, czyli powiedzmy dla każdego przerwania ma listę handlerów. Tak? Pod niektórymi może nic nie być. Tak? I tutaj ma i powiedzmy od zera do tych, nie wiem, powiedzmy, że mamy 32 przerwania, że mamy tylko, że co prawda ten plik mówi, że może być 1024, ale mamy implementację, która daje tylko 32 przerwania, tak? Więc ta procedura tutaj przegląda sobie tą maskę i ma po prostu listy handlerów. Tak? Ma listy handlerów, więc jeżeli widzi na przykład, że się przerwanie drugie zgłosiło, to wskakuje na tą listę, przegląda te wszystkie handlery, które tutaj są. No i dla każdego z tych handlerów woła taką funkcję. Tak? Dla każdego czy po kolei? Znaczy dla każdego handlera po kolei. To znaczy, może inaczej, dla każdego takiego łańcucha
woła nam po kolei te wszystkie procedury. No i w domyśle, no i tutaj też jest parę strategii. Ale my w tym handlerze mieliśmy wyłączać to przerwanie, tak? Mieliśmy gasić w tym pending to jeśli obsłużyliśmy. Jeśli obsłużyliśmy. Okej, to wtedy jeżeli obsłużymy, to następny handler będzie wołany, czy to będzie wołany przy no właśnie, tutaj liście, trzeba by było się zastanowić, no bo zauważcie, że jak mamy to wywołanie request IRQ, prawda? To jest bardzo dobre pytanie, bo jedną z tych flag, które może być, mamy tutaj jakieś flagi, prawda? To zobaczmy sobie, co te flagi. Gdzieś tutaj na górze powinny być te flagi zdefiniowane. No i właśnie tutaj widzicie, że jest mnóstwo jakichś dziwnych opcji, z których nie wiadomo, co do końca robią. Ale idea jest taka, że my pierwsza procedura, która zwróci handled, kończy przeglądanie tego łańcucha. Tak? Być może są jeszcze jakieś inne warianty, ale ten jest najczęstszy. Tak? No bo my chcemy się teraz dowiedzieć, które przerwanie, tak, no bo sprzętowo to wygląda w ten sposób w tej chwili. Sprzętowo to wygląda w ten sposób, że mamy CPU. CPU ma raz, dwa i trzy zdefiniowane na sztywno przerwania. Tak? Ten wyłazi do timera. Ten wyłazi do, to jest soft IRQ, aczkolwiek dzisiaj się pojawi soft IRQ w troszeczkę innym kontekście, ale to jest generalnie API do komunikacji międzyprocesorowej, powiedzmy. A tutaj wychodzi ten hardware, czyli to hard IRQ. Tak? No i to hard IRQ, prawda, każdy procesor idzie sobie do tego plika, no i ten plik ma tutaj, prawda, od 0 pierwszego do 31 przerwań, tak, łącznie z tym rejestrem sprzętu. Tak. No ale to może iść dalej ta hierarchia, tak. W szczególności dobrym przykładem jest tutaj, na przykład ten, dwa są takie dobre przykłady, które są nieco uciążliwe. Pierwszy to jest, dajmy na to GPIO, a drugim to mógłby być dobrym przykładem UART. Czemu mógłby być dobrym przykładem UART? Ile przerwań będzie mieć UART? Ile różnych przerwań będzie mieć UART? Teoretycznie dwa. Teoretycznie dwa. W takim najprostszym przykładzie dwa będzie mieć przerwań, tak? A czemu dwa przerwania? No bo coś i wysłaliśmy coś. Kolejka wyjściowa, tak? Czyli bo mamy dwie kolejki w UART-cie, tak? Mamy kolejkę jedną i kolejkę drugą. Prawda? Czyli mamy in i out kolejkę. No i my byśmy chcieli wiedzieć, że kolejka in jest niepusta, no bo wtedy jest tam coś, można pobrać, a out, jeżeli jest niepełna, albo ewentualnie została opóźniona, to są różne warianty, tak, tego przerwania, albo na przykład spadło poniżej pewnego progu, tak, bo to jest jakiś bufor cykliczny i spadło poniżej pewnego progu, więc jeżeli się zgłosi przerwanie, możemy uzupełnić tą kolejkę, żeby tam się dalej coś wysyłało asynchronicznie. Tak? Więc mamy co najmniej dwa przerwania w UART-cie. No ale teraz, a w GPIO, no to możemy mieć tak GPIO zrobione, że właściwie możemy skonfigurować każdy pin z, powiedzmy, z 32 pinów znowuż, prawda? Możemy skonfigurować, że on jest podłączony do jakiegoś przełączniczka, tak? Do jakiegoś przełącznika sprzętowego i to jak naciskamy, to się coś zgłasza. Prawda? No i to widzieliśmy, że tego typu rzeczy jakoś tam możemy określać w tym naszym DTS-ie, tak? Że mówiliśmy teraz jakoś tak, że no, CPU ma taki najprostszy możliwy kontroler przerwań w siebie wbudowany i ma trzy przerwania. I my pod jedno przerwanie podłączaliśmy plika i mówiliśmy, że ten jest kontrolerem przerwań dla tego urządzenia, a ten będzie kontrolerem przerwań dla tego urządzenia i dla tego urządzenia. Tak? No ale to, że to jest przerwanie, nie wiem, tam trzecie, dziewiąte czy whatever, prawda? No ma jakiś tam numer w
tak, to jeszcze nic nie znaczy. Tak? No tutaj możemy mieć na przykład przerwanie 15, tak? Więc tak naprawdę, tak naprawdę mamy wiele możliwych przestrzeni nazw. Tak? Tu mamy jedną przestrzeń nazw, to są przerwania lokalne względem GPIO, tu mamy lokalne względem plika, tu mamy względem CPU. Prawda? I to też jeszcze jest problem, bo to jest CPU zerowe, a to powiedzmy, że jest CPU pierwsze i ono też ma swojego cośka. Prawda? Więc tak naprawdę mamy strasznie dużo kontekstów. Więc dokładnie na samym końcu to nas interesuje. Znaczy to są te rzeczy, które widać w DTS-ie. Znaczy powinno być jakoś widać w DTS-ie. No ale na koniec może nam przychodzić takie info z DTS-a, że sterownik taki to a taki, to on ma pin 15 i 7 podpięty z GPIO. I prawda, i my mamy tam, prawda, 7, 15 i już, prawda? Tylko że dla nas lokalnie w sterowniku to będzie 0, to będzie 1. To będzie 0 przerwanie, to będzie pierwsze przerwanie. No bo to jest zerowe przerwanie dla nas i pierwsze przerwanie dla nas. To, że to tam ma tak naprawdę numer 15.31.9.0. To jest jakby unikatowa ścieżka tego przerwania. Tak? W zależności od tego, na jakim tam elemencie. Więc widać, że mamy tutaj jakąś taką hierarchię. Ta hierarchia tych przerwań, ona jest alternatywna, to jest ta druga hierarchia, którą my wyrażamy w tym DTS-ie. Tak? No bo pierwsza to jest te szyny wszystkie, tak? Że tu jest jakiś kawałek pamięci, ten kawałek pamięci jest dla nas, wybieramy z tego kawałka pamięci, prawda? Jakoś tam określamy jakieś takie rzeczy, to się tymi regami określa, tak? Co komu się należy. Więc każde urządzenie też może mieć kilka tych regów i tam też mogą występować tam też może być pewne zamieszanie. Bo my mamy taki prosty przykład, omawiamy sobie w tym naszym RISC-V, że mamy tak naprawdę tylko jedną przestrzeń fizyczną, adresową. No, ale tak wcale nie musi być. Powiedzmy, że mamy PCI. Pod PCI-em można podpinać wiele urządzeń. Tak, można sobie włożyć kartę graficzną, można sobie włożyć kontroler jakiś dysku, można kartę sieciową, można co. No i co? I teraz każda karta, jaką włożymy, prawda? Mamy tutaj naszą kartę. No tak, i tutaj są jakieś chipy. A to co ona ma? Jako zasoby sprzętowe. Ona być miała jakiś adres na magistrali. To może być różnie, tak? Bo taka karta, weźmy sobie kartę sieciową. Kartę sieciową sobie weźmy jako przykład. Może ktoś by pokazał, to można wyświetlić. Jest takie polecenie, nazywa się LSPCI. LSPCI minus V. Coś wyświetli, coś ciekawego, zobaczmy jakąś kartę sieciową, czy coś będzie widać. Tak? I tam jakąś coś, jakiś, no ale to, no tak, to wiesz, no, coś rysować, prawda? Jakiś Ethernet, no to właśnie z dużej litery Ethernet. O. Aha, tutaj jest memory. Okej, mamy parę takich rzeczy, że jakbyście sobie znaleźli, troszeczkę poszukali, to mamy dwa zasoby pamięciowe. To jest ciekawe. Dwa zasoby pamięciowe. Pierwszy zasób, powiedzmy zerowy, on jest adresowany od 0 do jakiegoś n-1. I tu są powiedziane, tu są rejestry IO Registers. Czyli tutaj są te wszystkie rejestry konfiguracyjne, w które coś tam wpisujemy. Tak? No, konfigurujemy tą kartę sieciową, tam Maca, tam te wszystkie, prawda? Tam są te rejestry związane z przerwaniami. No, konfiguracja. A drugi zasób to czym mógłby być? Właściwą pamięcią, do której zapisujemy dane. No właśnie. I ona też jest adresowana od 0. Od 0 do jakiegoś n-1 i to są nasze bufory karty sieciowej.
Tak, no to, prawda, to nawet można by było dwa zasoby, żeby jeszcze to, że tak powiem, bardziej rozpisać. Dwa i tutaj powiedzmy K minus 1, tak? I tutaj są TX buff, czyli do wysyłania, a tu są RX buff do odbioru. Popatrzcie, mamy trzy różne zasoby, które są zasobami, które wyglądają jak pamięć. I każdy jest adresowany od 0 do n, do jakiegoś tam, do czegoś tam minus 1. Tak? Tu dobrze jest założyć, że to jest jakieś 2. Tak? 2 do jakiejś, prawda? Minus 1, na dole jest minus 1. Tak? To nie jest. Dobra. Ok, a co jeszcze taka karta może mieć jako zasób, który nas interesuje? Co ona jeszcze takiego? Co już w sterownikach używaliście? Jakie zasoby braliście? Oprócz pamięciowych. Nawet dzisiaj ma. No przerwania. No przerwania może mieć, prawda? Więc może mieć przerwanie TX. No może mieć przerwanie RX, może mieć przerwanie jakieś diagnostyczne, whatever. Jakieś cuda nie widy, prawda? Może mieć tych przerwań wiele. I to w LSPCI, jak się dobrze pogrzebie, to można znaleźć. Tak, na przykład. Tylko że jest pewien problem, tak? Czyli tutaj zostawiamy na chwileczkę ten świat przerwań, tak? I w ogóle wracamy do tego świata, tak? No i tutaj, jak widać, jest pewien problem. Tak, bo co ta szyna PCI na przykład musi zrobić, taki kontroler szyny PCI? Jak sobie pomyślimy o szynie PCI i to można znaleźć w proc IOM, poprawcie mnie, jeżeli źle mówię, w proc IOM, jest taki plik, można go nie drukować? Go dobrze z SU dodrukować. W ogóle te niektóre rzeczy to dobrze z SU dodrukować, wtedy kernel się wygaduje z większej liczby rzeczy. Tak, bo tam czasami niektóre rzeczy. No, bez SU nie podaje adresu. No, a tak, a z SU podaje adresy. I tam pewnie gdzieś można znaleźć. Może nawet zróbmy to na rzutniku, prawda? A jak chodzi tu terminal? Nie wiem, jak jakoś, prawda? Jakoś tam włączam, zawsze mi się wydaje. A ten głupio, prawda? Głupio, bo głupio, ale ja. Aha, to sudo muszę zrobić. Sudo LSP, LSP, LSPCI minus V. O. Ale możemy też zrobić sudo cat proc. Ojejku, nie tak. Sudo cat proc i co? IO mem. No, może to nie jest zbyt optymalne, żeby to zrobić kata. Ale lecę. I popatrzcie teraz, co tutaj się ciekawego dzieje. Widzicie te PCI busy? One są busy. Tutaj jest troszeczkę ściema, a tutaj jest prawda. Tutaj widzicie, prawda? Widzicie te adresy DFA, FEB. Czyli na tym przedziale. To chodzi o to, że jak macie całą przestrzeń adresową procesora, tą fizyczną, to kontroler PCI-a mówi, to jest pamięć, którą zarządza. Tu. To idzie, jak procesor się próbuje dostać do tej pamięci, to wpakowywane jest w szynę PCI. Czyli wykreowujemy kawałek przestrzeni adresowej i mówimy, że tutaj, że pod tą przestrzenią adresową, pod tym kawałkiem przestrzeni adresowej będzie działać sobie PCI. Ale posłuchajcie, wiecie, co jest najlepsze? Że ta jest PCI. I tutaj jest jakieś 2 do, o kurde, literki mi się zaczynają. P jak fizyka, minus 1, to tutaj mamy drugą zmapowaną przestrzeń adresową, która jest od 0 do jakiegoś 2L minus 1. I to jest lokalna przestrzeń adresowa, która jest zmapowana, więc czasami w DTS jest tak, że nie podajecie globalnej przestrzeni adresowej, adresów w globalnej przestrzeni adresowej, tylko w lokalnej, bo na każdym komputerze PCI może sobie rezerwować inny kawałek globalnej przestrzeni adresowej, więc nie możecie się posługiwać tymi rzeczami. Tak samo te rzeczy, później taką rzecz, każdą z takich rzeczy, jakoś tam automatycznie ten sterownik sobie mapuje, ale
Kurde. Akurat taki kolor jest do kupy. Ale, ale czerwony. Trzeba gdzieś znaleźć tutaj na to miejsce. Więc znowuż jest wiele różnych przestrzeni nazw, zarówno dla przerwań, jak i dla adresów fizycznych. Tak? Bo to jest lokalne względem urządzenia, później jest lokalne względem szyny PCI, a później jest lokalne względem procesora. Tak? I trzeba będzie z tym żyć. No to, tak to się robi. Tak, tak to się robi. OK, więc dlatego w DTS-ie czasami jest takie zamieszanie. I na pierwszy rzut oka nie wiadomo, o co chodzi. Ale żeby to działało, to musi być tak zrobione, dlatego że my w większości przypadków jakoś tam nie do końca znamy, prawda? Może przyjść nam karta sieciowa i ta karta sieciowa może mieć jeden sterownik, który obsługuje wiele kart sieciowych tego samego producenta, które są podobne do siebie. No tak, są podobne do siebie, to może być tak, że ten IO-REC jest na jednej karcie sieciowej trochę mniejszy albo trochę większy, no bo jest jakaś taka karta dla biednych albo karta dla bogatych, tak? Jak karta dla bogatych, to ma na przykład więcej kanałów, bo tam ma jakieś wirtualne interfejsy, prawda? I ma więcej tych rejestrów. Albo ma więcej tych pamięci na te bufory. I ten sterownik musi się jakoś adoptować do tego, że ten sprzęt jest w jakimś sensie troszeczkę elastyczny. Także, że tam nie wszystkie rzeczy są zabetonowane i że to jednak po stronie producenta taki sprzęt może być trochę skonfigurowany. No tak jak chociażby karta graficzna. Jedna przychodzi, ma 4 giga RAM-u, druga 6, trzecia 8, prawda? A jest ten sam chip. Ten sam, dokładnie ten sam chip. Prawda? Więc tego typu rzeczy niestety się dzieją. No i to, co jest fajne w IOM-ie, możemy jeszcze sobie do niego pójść, że tam rzeczywiście widać, prawda, że na przykład tutaj karta audio się podpięła, tutaj macie memory card controller, tutaj karta Wi-Fi ze swoimi buforami. No i to można wszystko sobie prześledzić, tak? Gdzieś jest zmapowana oczywiście mapa, tutaj widać będzie pamięć RAM, gdzieś pamięć RAM jest gdzieś na górze, o, widzicie system RAM. To jest cała pamięć, to jest cała, jak wygląda cała ta przestrzeń fizyczna, którą rozumie Linux, którą sobie wykrył i skonstruował dla niej jakiś opis, tak? No część tego dostał od BIOS-u, czy powiedzmy od UEFI. Część sobie tam być może z ACPI, z tabel ACPI wziął na PC-cie, prawda? No, my akurat na tym RISC-V'ie to nie mamy takiego bogactwa różnych źródeł, mamy zasadniczo DTS-a i to jest jedyne nasze źródło prawne, tak? I my w pełni to kontrolujemy, tak? Natomiast tutaj na PC-cie macie problem, bo macie szereg jakichś systemów, z których można skonstruować tego typu rzeczy, tak? I stamtąd sobie to wszystko powykrywa. Przejdźmy jeszcze do proc iteracji. Ale to wydrukujmy sobie proc iteracji. No i znowuż, jak sobie wyświetlimy proc iterat, no to też szybko się dowiecie, że na przykład tutaj na górze macie advanced programmable interrupt controller i to jest zasadniczo kontroler, który jest chyba już bezpośrednio w procesory wpięte, później macie jakieś odmostków PCI, później macie, no i tak dalej, więc jest jakaś hierarchiczna, prawda? To jest dużo bardziej skomplikowane niż to, co widzieliśmy na tych naszych płytkach. Tutaj macie 4 procesory, które przerwania do których procesorów przychodzą, więc widać, że ten system jakoś rozrzuca część tych przerwań, że część przerwań tylko ten procesor, część tylko tamten, siamten, prawda? Więc tutaj następuje jakiś proces decyzyjny, czy ten plik ma rozrzucać przerwania między wszystkie procesory, czy ma kierować tylko do jednego procesora. Tak, to też jest ważne. No, macie jakieś te local timers interrupt, czyli widać, że każdy procesor utrzymuje swój lokalny czas niezależnie, tak? No one się później tam jakoś synchronizują, żeby nie było, tak? Więc mają jakąś wspólną prawdę, ale tak naprawdę to każdy procesor jest niezależny, na każdym scheduler działa niezależnie. One, te schedulery na poszczególnych procesorach, one się tam czasami synchronizują, żeby sobie robotę przekazać. I tu chyba nawet coś widać, jakieś IRQ, work interrupts, prawda? Tutaj macie przerwania generujące rescheduling, czyli zmianę, no, wyczerpanie się kwantu czasu, tak?
Tutaj macie jakieś zdalne wywołania procedur, bo można drugiemu procesorowi kazać wywołać jakąś procedurę, tak? Można to tam kopnąć przerwanie międzyprocesorowe i kazać mu coś zrobić. No i tutaj są TLB shutdown w ogóle nie mówię, ale TLB jest prywatne per każdy rdzeń i pozostaje taki problem do rozwiązania. A jak odmapujemy stronę ze współdzielonej przestrzeni adresowej, to chcemy, żeby na każdym procesorze była ta strona odmapowana. Więc w każdym procesorze trzeba z TLB usunąć i TLB shutdown to jest właśnie ten mechanizm, ale nie będziemy w niego wchodzić, to najwyżej na jakiejś strukturze jądra Unix moglibyśmy o takich rzeczach pogadać. No dobra, to posłuchajcie, no to taki, to jest skomplikowane. To jest życiowe, ale skomplikowane, więc nie tak proste. Wracając do tego naszego, no to teraz już tutaj będzie widać, o co chodzi, prawda? To teraz już będzie tutaj widać, o co chodzi. To znaczy się, że jeżeli na przykład tutaj mamy podpięty któryś z tych, to jest GPIO, bo może być też tak, że pod jednego pina jest wiele urządzeń podpiętych. Może tak być. Tak? Czyli może być taka sytuacja, że macie coś takiego, że macie jakiś, nie wiem, tutaj. Tak? No i teraz jest problem taki, a czy to przerwanie zgłosiło GPIO, czy zgłosiło FU. No i tu już jest problem, bo w tym momencie trzeba po prostu się przejść po tych handlerach i trzeba pójść do sterownika GPIO i się go zapytać, hej, to twoje? I tam przepatrzy, bo ma też jakiś tam rejestr, który ma, któremu piny zgłosiły, że je użytkownik nacisnął, prawda? I on patrzy, mówi zero, nie, to nie moje, prawda? Więc wychodzimy, idziemy do następnego handlera i ten następny handler mówi, prawda, też ma swój jakiś, musi mieć jakiś swój rejestr, który mówi, prawda, czy to u niego, czy to nie u niego, no i tak dalej, jeżeli byśmy mieli wiele podpiętych urządzeń, tak? W związku z tym każdy z takich urządzeń, ono później jeszcze na własną rękę musi to pending wygasić. Tak, bo to nie wiadomo, czy tutaj jest pending, czy tutaj jest pending. Więc jak tutaj obsłużymy, to tutaj pending musimy wymazać. Jak tu obsłużymy, to tutaj musimy pending wymazać. Tak? A po to się tymi pendingami tam interesujemy, prawda? Znaczy są jakieś takie automaty, że czasami się próbuje budować jakieś abstrakcje w systemach, żeby to się automatycznie robiło, ale jak coś się robi automatycznie, to czasami działa, czasami nie działa, więc lepiej zrobić explicite i działa wtedy zawsze i wiadomo, co się dzieje. No to co? To mamy sterownik plika, no i później od tego sterownika plika my sobie na przykład bierzemy jeden sterownik organizujemy tu, drugi tu, trzeci tu, prawda? A na takiej zasadzie, że tutaj są jakieś piny podpięte, tu są jakieś piny podpięte, prawda? No i to będzie ten nasz 0 i 1 dla danego sterownika. Tak, tak moglibyśmy sobie to zrobić. Więc no to rzeczywiście, żeby powiedzieć, które przerwanie wygaszamy, to my musimy co wiedzieć. Tak? Czyli jesteśmy tutaj w tym handlerze i mamy tego IRQ i się zastanawiamy, które to jest IRQ. Czy to jest 0.1, czy to jest 7.15? Ja bym powiedział, że to pewnie jest 7.15. Bo założenie jest takie, że my przez ten void gwiazdka mamy wskaźnik na rejestr pending tego GPIO. I my w tym GPIO musimy wiedzieć, które, że musimy albo 7, albo 15 drut wygasić. Tak, no logika, no rozrysowujemy sobie mniej więcej, jak ten sprzęt działa, mamy co do niego jakieś oczekiwanie, jak on działa, jakoś budujemy sobie ten model mentalny, no i później ten model mentalny tłumaczymy sobie na kod, tak? Więc ja bym się spodziewał, że tutaj 7.15, no ale jak zwykle trzeba sprawdzić, tak? Nie wiadomo. No dobra, to co tutaj się jeszcze może dziać? Tutaj będzie więcej tego samego. Tak, to znaczy się będą po prostu kolejne poziomy, jak będziemy przechodzić przez to drzewo, tak? Czyli dla każdego zagnieżdżonego kontrolera przerwań będziemy mieli jakiś taki automat rozdający i rutujący te przerwania. Czyli krótko mówiąc, jak przerwanie sprzętowe idzie od dołu do samej góry, a jak je obsługujemy programowo, to idzie od korzenia do liścia, tak?
czyli tak to idzie i taką drogę nam przebywa cały ten automat. No i to pewnie trzeba by było, żeby to przeanalizować ten automat, to pewnie trzeba by było zajrzeć do tego handle exception, znaleźć tą procedurę, która tam robi co trzeba, no i zacząć ją czytać, jak wyglądają te struktury danych. I to handle generic i rekrutek? Tak, i tam gdzieś na samym końcu widzieliśmy, że kiedyś tak dawno temu wchodziliśmy do jakiegoś przerwania, tak? Pamiętamy, jak to się robiło? Jakiś interop? No może jakiś IRQ? Szukajmy coś, jakiś IRQ, int. To jest jakiś to. No dobra. To jak ktoś znajdzie na swoim laptopie. Aha, jest. No dobra, no to idziemy. Pykamy, nie? I znajdujemy IRQ handlu. C. I tutaj widać, handle arc IRQ wywołuje, tak? I co? I to jest na armię, ale też pewnie gdzieś powinno być. O, i teraz to jest wiesz. No chcemy w kernel IRQ handle C, tak? No to jest jakieś takie dla... Gdzieś musimy tą zmienną ustawiać. I to pewnie jakbyśmy popatrzeć, to gdzieś ją tam... No to zobaczmy sobie. Tak, handle arc IRQ. Dobra. Okay. Ja to kiedyś prześledziłem, ale no, tam się wchodzi i w końcu się wchodzi w jakiś taki automat, który tam przegląda te wszystkie przerwania i deleguje to w dół i tam się schodzi po tych strukturach. Prawda? A co się dzieje, jeżeli mamy podłączone jakieś urządzenie do tego GPIO, to jest podłączone do plika, ale nie ma żadnego drivera, który by to urządzenie obsługiwał? To co się dzieje z takim przerwaniem zgłoszonym przez to urządzenie? No, zauważ, że zawsze, jak masz kontroler przerwań, to powinieneś mieć co najmniej dwa rejestry. Jeden rejestr będzie się nazywać pending, przez analogię do sygnału, bo to jest prawie taki sam mechanizm, tylko trochę na innym poziomie. To jest sprzętowe, a sygnały. No to co było jeszcze? No, enable, tak? No, enable, jakiś enable. Często jest też jeszcze taki rejestr, który się nazywa cause, że można samemu spowodować to przerwanie, tak? Gdzieś tam można się, ale te są najważniejsze, pending i enable. Mhm. Więc generalnie zasada jest taka, że jak jest puste taki łańcuch o numerze drugim, to odpowiedni bit w tym kontrolerze przerwań plika jest ustawiony na zero. Jak zarejestrujemy pierwszy, to on ustawia na jeden. To on ustawia na jedynkę, tak? Jak odrejestrujemy ostatni, to on nam wymoże ten zero. A to my podczas odrejestrowywania powinniśmy to robić, czy to ten plik już załatwia? Plik powinien to zrobić, dlatego że macie wywołanie free IRQ. Tak, które mówi, że ja już nie chcę tego IRQ, żeby tam to wszystko zniszczył i ewentualnie, żeby ten kontroler... Czyli plik też ustawi ten bit enable, tak? Czy my to musimy zrobić? Nie, nie. To akurat my musimy zrobić. Znaczy nie, enable ustawi już plik. Plik ustawi ten bit enable, jeżeli jest co najmniej jeden handler, który chce obsługiwać, albo zgasi go, jeżeli nie ma żadnego handlera. Tak? I tego powinniśmy oczekiwać. Że tak jest istotnie. To jakbym ja sobie w Linode tam devmemem włączył to przerwanie i zrobił presa, to co się wtedy dzieje? Będzie mi przychodzić po prostu przerwanie, tak? No, to znaczy się, jeżeli tutaj masz wpisane 0, to tutaj zostanie odnotowana jedynka, a pamiętamy, że tam w kodzie, nawet dzisiaj w trakcie wykładu pokazywał Karol, że na tych dwóch rzeczach jest wykonywana tak, praca. Tak, ale no, mogę sobie devmemem po prostu ustawić jedynkę na tym enable, nie? Aha, no tak, to no znaczy to się może sobie tam... Jeżeli jeszcze wcisnę przycisk... No nie, no oczywiście, no to wiesz, jak symulujesz, prawda, promieniowanie kosmiczne tej maszynie i flipujesz bit z zera na jedynkę, to możesz ją popsuć, no to... na różne spektakularne sposoby, to jest jeden z nich, tak? Tak, to znaczy się, no, tak nawet więcej, prawda, jak tutaj rejestrujemy pierwszy, to może być taka sytuacja. Tak, rejestrujemy pierwszy, to on nawet powinien zrobić tak. 1, a tutaj 0.
Czyli on najpierw pending gasi, a potem enabluje, żeby to od razu. Znaczy, to zależy. To trzeba by było eksperymentalnie trochę powalczyć, czy tak rzeczywiście jest. Być może akurat za wyczyszczenie tego odpowiada sterownik. Że najpierw że przed rejestracją przerwania po prostu robisz pending, wymazujesz. Ale to trzeba by było zobaczyć. Tak? Ale widać, że tutaj plik potrafi tego typu rzeczy robić. I tak naprawdę dobrze by było, gdybyśmy mieli czas na ćwiczeniach, żeby sobie w jakiś prosty kontroler przerwań zajrzeć i żeby zobaczyć, co on robi. Tak, jakie ma funkcje, co robi, jak rejestrujemy, co robi, jak odrejestrowujemy, jak przetwarza te kolejki, prawda? To by się przydało przejrzeć, żeby tak być spokojnym, że tam krasnoludki żeśmy przepędzili, prawda? Dobra, posłuchajcie, to wiadomo, co już robi Interact Handler. Z grubsza robi to, co trzeba, a na końcu zwraca, czyli na początku, jeżeli nie mamy pewności, jeżeli mamy kilka przerwań, to musimy tam zobaczyć, które przerwanie przyszło, bla, 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 tak? I czy to rzeczywiście przyszło do nas. Jak przyszło do nas i już wiemy, że do nas, no to robimy robotę, a potem zwracamy tego, jak to się tam nazywało, że handle, tak? Jerku handle, coś tam. No mi się wydaje, że Jerku handle. No dobrze, jakiś kod zwracamy, że mówimy tak, dobra, udało się, nie ma sprawy, ale problem polega na tym, że tu jeszcze jest jakiś trzeci wariant i nie wiadomo, co z nim zrobić. I w ogóle nie wiadomo z kilkoma rzeczami, co robić, tak? To znaczy się, zauważcie, że głównym zadaniem obsługi przerwania, jak już dostaniemy przerwanie, jest przejrzeć tutaj wszystko, sprawdzić, które przerwania wymagają obsługi, tak? Czyli krótko mówiąc, w tej grzywiastej strukturze znaleźć liście, które zgłosiły przerwanie i dla tych liści zawołać te nasze procedury, tak? Co jest zadaniem tych procedur? Jakie jest główne zadanie tych procedur? Obsłużenie przerwania. Co znaczy obsłużenie? Czyli obudzi się na proces w synchronicznej części, i odznaczyć przerwanie, że już jest wykonane. Zapisać jakieś dane dla synchronicznej części. I tak, i nie. To znaczy się, tak naprawdę to obsługa przerwania może być bardzo skomplikowana. Ona może być mega skomplikowana, tak? To znaczy się, idealnie rzeczywiście jest tak, że my chcemy obudzić jakiś proces, tak? No, jakiś proces obudzić. No dobrze. Zaraz zrobimy przerwę, ale jeszcze raz. Czyli po prostu jakby oddelegować pracę. No dobrze, ale nie, chcę pokazać, jaka jest złożoność tego wszystkiego. Że obsłużenie przerwania, jeżeli ono ma w rezultacie obudzić jakiś wątek, czy jakiś proces, to może być jeszcze bardzo daleka droga do tego. Bo przypuśćmy, że mamy kartę sieciową. Nie wiem, jak narysować kartę sieciową, tak? Nie wiem. Z anteną. Z anteną. O, mamy kartę sieciową, prawda? Mamy kartę sieciową z anteną. I ta karta sieciowa zgłasza nowy, przyszedł pakiet, czyli PKT Receive Interrupt, prawda? No to co? To odpalamy maszynerię, znajdujemy się w Wind Handler i co dalej? Teraz mamy dwie opcje do wyboru. Albo możemy kopnąć połówkę synchroniczną i niech ona sobie obsłuży. No dobra, ale jakby w ogóle nie myśląc o tym, jak chcemy podzielić to zadanie, my chcemy ostatecznie gdzieś dotrzeć do tego punktu, może być daleko, w którym budzimy konkretny wątek. Tak? No to zastanówmy się, co te przyjście pakietu, jaki wątek może wybudzać? Co ten wątek musiał zrobić, żeby pójść spać? No, on musiał. W oczekiwaniu na to. On musiał blokująco czytać. Z czego? No, z jakiegoś file deskryptora? No, z gniazda sieciowego. Z file deskryptora gniazda sieciowego, prawda? Czyli mamy gdzieś tutaj jakiś file deskryptor, czyli mamy tutaj user, mamy tutaj kernel. I co? I tutaj mamy jakieś to nasze gniazdo. Mamy ten deskryptor, tak, ten nasz file deskryptor. Tu zrobiliśmy receive'a, dajmy na to, na tym file deskryptorze.
No i wleźliśmy do jądra, trafiliśmy sobie na co? Natrafiliśmy sobie na file. W tym file'u były, dajmy na to, nazwijmy to taki socket. Socket FOP. Socket File Operation, czyli z tym był związana jakaś struktura socketu. Ten socket ma dwa bufory, ma jednego receive'a, drugiego ma transceive'a, prawda? I my gdzieś w tej strukturze socketu się zablokowaliśmy, bo nie ma nic w elicie. Tak. Prawda? I to było gniazdo TCP/IP. I trzeba by mu wysłać. TCP/IP. Ups. To widzicie już, gdzie jest problem ze złożonością? Trzeba przetłumaczyć tą ramkę, co dostaliśmy. My dostaliśmy jakąś ramkę. Z jakim ona w ogóle jest gniazdem związana? Przecież pierwszy problem jest taki, że gdzieś musimy mieć reprezentację interfejsów sieciowych. Bo przecież na danej karcie sieciowej można mieć wiele numerów IP. Tak? Czy znaczy interfejsy sieciowe, czy na jednej karcie można mieć wiele interfejsów sieciowych? Może można, nie wiem. Pewnie tak. No nieważne. Ważne jest, że na jednej karcie sieciowej możemy mieć wiele IP-ków. Tak? Teraz na każdym IP-ku, mamy jakieś porty. Prawda? Port 1. I tak dalej, tak ileś tam tych portów, prawda? Niektóre to są porty te serwerowe, znaczy nasłuchujące, niektóre to są takie porty, że tam już takie normalne do wymiany danych, tak? Więc co? Jak mamy taki port do wymiany danych, to tutaj mamy jeszcze cały jakiś algorytm składania segmentów, prawda? No bo te pakiety mogą tam poza kolejnością przyjść, mogą się pogubić, trzeba przecież jakoś złożyć do kupy, prawda? I dopiero jak tutaj z tego okna wypełnimy wszystkie i już wiemy, że wszystko jest, dopiero wtedy go przesyłamy do tego RX-a. Więc popatrzcie, jaka tutaj jest złożoność. No to się wszystko dzieje w tej procedurze obsługi przerwania? No nie może. No właśnie. No siłą rzeczy nie może się dziać, prawda? Nie może się dziać, bo zobaczcie, jaka jest tutaj złożoność. Tutaj trzeba sumy kontrolne policzyć. Tutaj trzeba potencjalnie jakąś pamięć zaalokować. Tutaj trzeba strasznie dużo rzeczy się uprowadzać zrobić. No tam zdekapsulkować te pakiety, cuda niewidy zrobić, prawda, po drodze. Więc to jakoś trzeba sensownie to zadanie podzielić na to, co się dzieje w połówce synchronicznej i asynchronicznej. Tak? Ja tu oczywiście podałem mega skomplikowany przykład. My z reguły, jak będziemy implementować sterowniki, to nie będziemy na takie rzeczy naprawiać, prawda? Ale w szczególności musi być jakiś interfejs nawet dla kart sieciowych, że one coś muszą robić tutaj i no, prawda, no nie mogą tego wszystkiego robić pod przerwami. Więc pierwsze, co robimy, to nie tamten, tylko się zastanawiamy, co my tak naprawdę chcemy zrobić. Gdzie jest ten punkt wybudzania user space'a, bo do tego punktu będziemy musieli napisać jakiś software lub skorzystać z jakichś bibliotek, czy jakichś funkcji, czy jakichś warstw abstrakcji, które są wiąże, które ostatecznie te wątki wybudzą. To jest problem. To zadanie musimy jeszcze jakoś pokroić i stwierdzić, że no dobra, tutaj coś robimy i tutaj jest taki kontekst, to jest taki kontekst, być może tutaj coś jeszcze, tak, prawda? Być może będziemy te zadania na różnych etapach delegować do wykonania w różnych wątkach. Bo zauważcie, że tutaj są jeszcze ciekawe rzeczy. Na przykład tutaj przy wysyłaniu to trzeba timeouty nastawiać. Prawda? Że jak wysyłamy pakiet, jak nie dostaniemy potwierdzenia w przeciągu tam iluś, to robimy retransmisję. Więc tutaj będzie trzeba jeszcze jakieś timery nastawiać, żeby się skapnąć, żeby zrobić retransmisję. Tak, jeżeli wysyłamy oczywiście. No właśnie. Tak, jeżeli wysyłamy. Więc tutaj jakaś kupa rzeczy dziwnie się dzieje. Tak, te timery nie będą obsługiwane przez hardware. Po prostu wpisujemy do karty sieciowej jakiś bufor. A jak masz serwer i na tym serwerze masz dziesiątki tysięcy połączeń TCP/IP i dla każdego połączenia TCP/IP masz setki pakietów, które są w locie, tak? No to siłą rzeczy będziesz potrzebował, a timery są takim zasobem, który jest
dosyć skromny, to znaczy się jak my tam dostaniemy z 2-3 timery od sprzętu, to należy się cieszyć, prawda? Że, no nie, może trochę przesadziłem, ale powiedzmy, że rzędu kilku, prawda? No to trzeba jakieś struktury danych tworzyć. Często się robi jakieś tam drzewa, czy kolejki kalendarzowe, jak to się robi we FreeBSD. Są różne struktury danych, które tam pozwalają jakoś nastawiać te timery i my co jakiś czas będziemy patrzeć, czy tam jakieś deadline nie ponadchodziły i dla wszystkich tych deadline'ów będziemy wykonywać jakieś procedury, które na przykład poinformują jakąś warstwę jądra, że trzeba wykonać retransmisję pakietu. Tak. Dobra, przerwę robimy. Już jesteśmy? No dobra, a posłuchajcie, troszeczkę w trakcie przerwy tam dosłownie 5 minut pokopałem. No oczywiście to jest tak, że gdybyśmy chcieli zbudować właściwą narrację, to pierwszy kontroler, na który natrafimy przerwań, to jest ten kontroler wbudowany w harta, tak? Czyli w pojedyncze rdzenie. Z tymi trzema przerwaniami, jedno zewnętrzne, jedno timera, jedno coś. No i jest, znalazłem tam, troszeczkę pokopałem i znalazłem, jest plik, który się nazywa drivers IRQ-chip. IRQ-chip to są te wszystkie nasze kontrolery przerwań. Tam chyba można też tego plika znaleźć, naszego nieszczęsnego. Albo nie, ale gdzieś można znaleźć, prawda? No i tutaj mamy ten IRQ-RISPAP, int C, czyli wbudowany procesor. I tam jest gdzieś na dole, można sobie zobaczyć page down, że jest jakaś rejestracja tych przerwań, tak. No to musi zostać zawołane dla każdego procesora, się okazuje, tak? No bo na każdym procesorze trzeba z osobna. Mamy taki problem, że to już nawet nie jest drzewo, tak? Tylko to już naprawdę jest jakiś taki. Nie wiadomo, co to jest jakiś taki dziwny graf, tak? Bo się okazuje, że rutować możemy do poszczególnych rdzeni przerwania, tak? Że ten na dole tego plika możemy. Na dole tego plika możemy skonfigurować tak, że to poleci nam na przykład na procesor pierwszy do kontekstu hypervisora jako przerwanie takie a takie. Tak? A to przerwanie to poleci na ten rdzeń do supervisora na takie a takie przerwanie i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest jakiś taki cały automat rozdający, taki jeden wielki multiplexer, który możemy dynamicznie konfigurować i jakoś tam go ustawiać. Tak? Także ten plik jest strasznie skomplikowany, tam ma priorytety, można sobie odcinać priorytety i stwierdzać, że przerwań o niższym priorytecie to nie obsługuje, a jak odblokuje, to obsługuje, ble, 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 prawda, jest dużo możliwości. No tak czy siak. W Linuxie nie ma takiego. Chciałbym, żeby tak było, ale za chwileczkę się dowiem, że nie do końca. Jest Blast from the Past i są Soft IRQ i Tasklety, które nie do końca się zachowują tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Okej, bo pytam, bo ten plik jest taki. Ale to mówię, to jest plik, ale to mówimy wszystko o poziomie sprzętowym. Ja wiem, ale to tego się używa, żeby potem implementować nawet taką linię bez priorytetów, takie przerwania, to jest potrzebne, czy to po prostu ten plik to rozszerza, że mylisz koncepty software'owe z hardware'owymi. Jak mówię tutaj priorytety, to myślę o koncepcie hardware'owym. Czyli jak jest zgłaszane przerwanie na naszym, tutaj już go nie widać, na naszym pliku o numerze 13, a ja sobie ustawiłem, że minimalny priorytet, który obsługuje przerwań, to jest od 14, to znaczy się, że wszystko, co jest od 13 i poniżej, te przerwania, które zostaną zgłoszone, to one sobie będą siedzieć w tym pendingu i sobie będą siedzieć. Czy to jest ten koncept, jak mówił Karol, o tym, że chce coś wyciszyć, na przykład, jakimś tam. No masz dwie metody. Albo możesz wyciszać to priorytetami, albo możesz to wyciszać flagą enable. Okej, okay. Tak? To jest coś innego niż te priorytety. Tak, niż priorytety, powiedzmy, jakichś kontekstów w jądrze, tak? Czy tego kontekstu interaktów, prawda, czy kontekstu wątków i tak dalej, bo zaraz to się skomplikuje. Ale to troszeczkę za. Dobra, i tutaj widać, że tym sercem IRQ my rejestrujemy pierwsze przerwanie. Korzeń dla tego procesora.
No teraz przejdźmy do tego korzenia dla procesora, on jest na samej górze. A nie klikajmy już. Przejdźmy na samej górze jest i tutaj jest. Popatrzcie, co tu się robi. Tak? Bierzemy ten rejestr COS, znaczy ten rejestr, który nam zgłasza przerwania w tym procesorze i go rozpakujemy. Jak przyszło nam, jak mamy SMP i przyszło nam software interrupt, bo mieliśmy trzy przerwania. Software'owe, timery i hardware'owe. Timery i hardware'owe są rzucane tutaj. I stwierdzamy, to wszystko tędy musi przelecieć, bo tam musi przyjść sterownik, który się zarejestruje na timerze. Czy timerowe i hardware'owe to są w jednej grupie w sumie? Tak, tak, tylko że jest wyróżnione, tak, czyli chodzi o to, że wciskamy to tutaj, dlatego że będziemy mieli w tym DTS-ie, będzie tam widać, że jest część dla timera, a część dla plika, prawda? Mhm. Bo normalnie mamy timera i plika tam podpięte. A reszta jest handle API. I dzisiaj już nawet troszeczkę Karol powiedział, że API to jest skrót od... Interrupt. To super. Zobaczcie, handle API, klikamy, patrzymy co w środku jest. Co sobie procesory przesyłają między sobą w Linuxie? To już było w tym SMB, już tam otworzono, prawda? Klikamy i patrzcie co jest ciekawego. Jest, no tam clear API, coś tu, ale patrzcie gdzie tutaj mamy. API reschedule, API call function, API CPU stop, API ERP work i co jeszcze? Timer, który jest taki opcjonalny. Czyli stąd można by wnioskować, że API reschedule to jest wariant, który służy do tego, żeby na drugim procesorze powiedzieć temu drugiemu procesorowi, a jeśli w chwili obecnej wykonujesz jakiś wątek, przerwij go i sprawdź, czy masz coś o ważniejszym priorytecie. Kiedy to jest używane? Używane to jest wtedy, jeżeli ja na przykład mam dużo wątków o wysokim priorytecie i robię sobie tak, jeju, pali mnie, za dużo roboty, a tamten procesor się nudzi, prawda? To ja mu do jego schedulera dodam, on w tej chwili wykonuje wątek, więc jego struktury schedulera mogę sobie na nie loka założyć, prawda? Zakładam sobie loka na jego strukturę schedulera i po prostu te piłka parzy, wywalam mu do kolejnych zadań. Ale problem jest taki, że on na sobie ma odpalony wątek o niskim priorytecie, a ja mu przekazałem wątki o wysokim priorytecie. To ja mu wysyłam API reschedule i on tak, o, ktoś mi podrzutkę zrobił, prawda? Ojejku, to jest ważniejsze. Dobra, to ja sobie zmieniam tekst. Tak? I takie procesowe rzeczy mam, tak? API call function to jest taki generyczny interfejs do tego, żeby zlecić do wywołania jakąś procedurę na drugim procesorze, tak? Jakąś procedurę. W tych procedurach na przykład może być ten nasz TLB shutdown, tak? Czyli wyczyść sobie TLB, ponieważ ja coś tam odmapowałem, czy zmieniłem uprawnienia do strony, więc tutaj można to realizować. A jak dużo jest nawet takiego API call function? Odpowiedni. Znaczy to nie jest tanie zabawka. Ale w porównaniu do jakichś wątków jest tańsze. Wątków user space'a. No, wszystko jest tańsze niż wątki user space'a. No nie, procesy user space'a chyba są dalsze niż wątki user space'a. No ale nie, chodzi o to, że to jest bardzo szybki mechanizm, no bo my de facto w jakiejś globalnej pamięci przygotowujemy coś, a następnie wysyłamy ten przerwanie do drugiego procesora i on się wybudza. Nie wiem ile to będzie, 100 cykli, 200 cykli, 1000 cykli, no może parę tysięcy cykli max. Tego rzędu bym się spodziewał, że no bo on musi ten swój wątek zrzucić na procesor, musi wejść do tych procedur, które go ostatecznie wprowadzą do tego, do tej procedury, on się skapnie co ma robić i także widać, że no to będą tysiące cykli, zanim zaczniemy wykonywać tę procedurę, którą nie kazaliśmy zrobić, prawda? Właśnie zastanawiam, czy jest sens bawić się na niskim poziomie z wielowątkowością, jak chcemy przywołać jakieś oprogramowanie i zamiast wątku używać właśnie takich API call. Nie. Nie, poza tym to jest, widzisz, to jest mechanizm czysto jądrowy, prawda? To nawet nie ma wypuszczonego tak w żaden sposób user space. Ale to jest nieważne. No tutaj mamy co? Weźmy ten drugi procesor, no procesor może się sam uświć, albo może my możemy go, prawda? Na przykład robimy shutdown w systemie,
albo robimy suspenda, tak? Więc my chcemy po prostu pozostałe procesory pousypiać, a następnie chcemy jakoś zrzucić stan systemu do pamięci i pójść sami spać, coś w ten deseń. Tak sobie można o tym pomyśleć. Ja nie wiem, czy to dokładnie się co robi. No i jak work run to znaczy się, że będziemy mieli jakieś zadania do tego, żeby wykonać je i z jakiejś przyczyny chcemy tą robotę rozproszyć, a nie chcemy jej robić całe na jedno rdzenie. Tak? Tego typu rzeczy można się spodziewać. Prawda? To nie są wszystkie, te rzeczy wyglądają znajomo. Widziałem podobne rzeczy w FBSD. Tam chyba jest troszeczkę z większą granularnością, chyba jest ich więcej, tak? Ale to wynika z tego, że tutaj jest po prostu jakiś generic SMP kody, czy literat, coś tam. Dobra. A od czego jest SMP? Symmetric multiprocessor. Wszystkie procesory w systemie są symetryczne, dokładnie takie same. MP multiprocessor. Symmetric multiprocessor. Bo mamy jeszcze ASMP. Ostatnio jest dosyć modne. Asymetric multiprocessor. W komórkach. Rdzenie high performance, rdzenie low performance. No w PC-tach już tak. W PC-tach już też zaczyna to być. Tak? I czym się różni, jak taką funkcję odpalamy? Co można by powiedzieć? Że SMP ma coś zmienić? Tak. Nie, to jest taka odnośba, żeby już tylko wiedział, że to... To po prostu jest takie no, remote procedure, to jest takie RPC, remote procedure call między procesorami na maszynie wieloprocesorowej. No. Dobra, ale posłuchajcie, bo się nie wygrzebiam, jak zaczniecie takie szczegółowe pytania zadawać. Po pierwsze, nie chcę się skompromitować, prawda? Zadajecie skomplikowane pytania, a po drugie mam jeszcze coś do opowiedzenia, prawda? Więc później jak już... Dobra, nie no, żartuję, trochę żartuję. Ale trzeba się jeszcze zastanowić nad paroma konceptami. No to dobrze, to ja już sobie powiedziałem, że przez analogię do tego obrazka na górze, prawda, że mam jakieś zadanie. Powiedzmy, że to jest czas, tak? Tu przychodzi mi moje przerwanie, tak? Przychodzi mi tutaj moje przerwanie i to przerwanie, cokolwiek się wykonywało na procesorze, czy wykonywało się, tutaj powiedzmy, że w pewnym sensie jest taki wirtualny priorytet. Tak, na tej osi będzie taki wirtualny priorytet. Tak, taki vibrio tego zadania, które się wykonuje. No więc jak przychodzi mi priorytet, to nieważne tutaj, i to jest priorytet systemowy. To już jest ważne, że to jest priorytet systemowy, czyli to jest ten priorytet postrzegany przez system. To, co ma najwyższy priorytet? No, przerwania. Przerwania mają najwyższy priorytet. I my sobie powiedzieliśmy, że w Linuxie jest tak, że wszystkie przerwania mają spłaszczone priorytety, tak? Że jakby nie istnieje koncept taki, że rozdrabniamy, że jedno przerwanie jest ważniejsze od drugiego. Że może w sprzęcie to gdzieś tam jest i coś można z tym zrobić, ale my mamy tylko jedno przerwanie z grubsza i to jest przerwanie hardware'owe czy jakieś tam. To zawsze, to nie da się wyrazić. No dobra. No to co, to niezależnie czy był wątek o niskim priorytecie, czy o wysokim priorytecie, to jak przyjdzie mi przerwanie, to ja wskakuję tutaj na samą górę i coś zaczynam robić. Tak? No i widzieliśmy, że w pewnym momencie tutaj musi dojść do takiego momentu, gdzie wołamy jakiegoś wake-up. Tak? Czyli już konkretnie wątek skojarzony z procesem wybudzamy po to, żeby on z tej kolejki odczytu tam i to przepchał do user space'a i żeby ten user space dalej ruszył. I to w którymś momencie będzie się dziać. No, ale powstaje pytanie, no to już wiemy, że tak nie możemy zrobić. Że to by było bardzo głupie, bo to potencjalnie może trwać bardzo, bardzo długo. Tak? Więc jakoś będziemy chcieli część tego przerwania, obsługi tego przerwania, bo powiedzmy, że to jest początek obsługi przerwania, czyli krótko mówiąc, mamy trochę kodu do wykonania.
I ten kod do wykonania zaczyna się w naszej procedurze. No i czy kończy się w tej, czy w innej procedurze, nie wiadomo, ale on się kończy wake-upem. Tak? Czyli jakaś kaskada jakichś zdarzeń będzie tutaj przychodzić i będą się tam robić jakieś rzeczy, zakończą się wake-upem. Tak? No to my sobie powiedzieliśmy tak. My tutaj, na tym najwyższym priorytecie, to chcielibyśmy być możliwie jak najkrócej, jak najrzadziej. Tak, bo możemy zagubić przerwanie, jeżeli się zbytnio ociągamy, prawda? Może nam się. To jest dużo problemów. Tak, jest dużo problemów. A w szczególności, może być tak, że jeżeli ten proces trwa długo, no to właściwie zdjęliśmy z procesora być może jakieś inne ważniejsze rzeczy w jakimś wyższym priorytecie. Być może przetwarzanie tych pakietów nie jest wcale takie ważne, tak? Być może są jakieś inne, ważniejsze zadania, na przykład przyszedł sygnał o tym, że nam prąd odłączają. I trzeba by było jakiś tam krytyczny stan systemu gdzieś tam zrzucić, wysłać komendy synchronizacji do dysków, a nie, siedzę sobie pod przerwaniem i sobie pakiety przetwarzam, prawda? Więc w takich systemach czasu rzeczywistego, albo aspirujących do systemów czasu rzeczywistego, to tutaj powinniśmy być najkrócej jak się da. Tak? Czyli jak. To też jest uwaga, że w samym przerwaniu chcemy być najkrócej, jak się da, ale też w innych. Jest jeszcze jakieś tam inne takie momenty, w których być chcemy. Pamiętamy, co nas wynosi efektywnie do priorytetu przerwania? Wyłączenie przerwania. I użycie? Chronionej? Spinlockiem. Co? Spinlockiem. Spinlockiem z IRQ, prawda? Bo ono wyłącza przerwanie. Także jak używamy spinlocka, to automatycznie wędrujemy tutaj. Tak? I to też chcemy robić najkrócej, jak się da. Bo może boleć. Tak? No to dobrze, to powstaje pytanie, a gdzie zrobić całe resztę? Demonie. Ale gdzie? W jakimś jądroku, prawda? No, ja bym tak. Nie wiem, a co to jest demon jądrowy? O, świetne pytanie. No co to? Na pewno jakiś proces. Proces to może za dużo. Ja bym powiedział, że to jest jakiś wątek jądra. No bo to nie jest proces, bo on nigdy nie wejdzie do user space'a. Prawda? To on, jego przeznaczeniem jest żyć tylko i wyłącznie w jądrze i on nigdy nie dostanie swojej przestrzeni adresowej, ani swojej tablicy deskryptorów, ani niczego innego, co nadałoby mu, prawo wejścia do user space'a. Tak? Więc on zawsze będzie sobie siedział. Więc pierwszy pomysł jest taki, że no dobrze, to być może ja chciałbym wybudzić wątek, tak? No i rzeczywiście, jakbyśmy sobie spojrzeli tą rejestrację przerwań, jak mieliśmy sobie taką request IRQ, to dzisiaj jeszcze sobie zobaczyliśmy, że jest taka funkcja, która się nazywa request threaded IRQ. Tak? Chyba jest coś takiego. Tak, sprawdźmy, czy jest. Request threaded IRQ. No, jesteś. No i okej, on ma dwie funkcje. Pierwsza funkcja wykonuje się w kontekście tym, a druga w kontekście wątku. Ale jakiego wątku? No, okazuje się, że przynajmniej z tego, co udało mi się znaleźć, że na każde przerwanie jest zarejestrowane w ten sposób, utworzony nowy wątek. Na każde przerwanie, które zarejestrujemy takim czymś, jest nowy wątek. No ale jak tam się to ten request IRQ też woła, request threaded IRQ, nie? Tak, ale request IRQ przekazuje. Ale z nulem. A jak tam jest nul, to nie tworzy tego wątku, tak? I to chyba jest nawet gorsze, niż nam się wydaje. Wydaje się, że on tworzy per procesor wątek. Ale musiałbym się dogrzebać. Znaczy, problem jest taki, że on w ogóle tworzy jakiś wątek. Wyobraźmy sobie, że teraz każde przetwarzanie przerwań składa się z tego, że startujemy jakiś nowy wątek. On będzie tworzył od nowa wątek przy każdym
Nie, nie, no tworzy statycznie. W tym momencie, jak tworzymy, jak robimy request IRQ, czyli w tym probie naszego sterownika, wtedy tam tworzy jeden lub więcej tych wątków, nie wiem. To trzeba by było zobaczyć, czy on tworzy jeszcze per każdy rdzeń. Tak? Okej, czy to tego straszne? No właśnie, czemu nie? Czemu ktoś to tak zrobił, a nie czemu to jest straszne? To jest. No jest, tak umiesz to uzasadnić bardzo dobrze, że to jest takie straszne? No tak, no jest. No bo wyobraź sobie, że ten nasz. No w sumie, no ale był jakiś popatrz, przed chwilą baliśmy się, że tyle rzeczy będzie taką długą kreską. Teraz po prostu obniżyliśmy ją niżej, to nadal jest długa kreska. Tak, ale to już można ją przerywać. No właśnie. No ale już można ją przerywać, no bo to jest normalny wątek. Jak to jest normalny wątek, to on może bardzo dużo. On może pójść spać. On może pójść spać. Tutaj nie możemy iść spać. On może robić wszystko, co może każdy inny wątek. No właśnie, to może sobie alokować pamięć, może sobie... Wszystko robić. No to czemu to jest takie straszne, że one to tworzą? Wyobraź sobie, że masz. Jakby to jest rozwiązanie. 50 urządzeń. I na każde urządzenie, i na każde przerwanie zarejestrowane do tego urządzenia, rejestrujesz wątek. No. Ile to będzie struktur tam? Ile to będzie miejsca na stosy w biodrze? I wskazówka jest też taka, że jakbyś wydrukował teraz u siebie listę procesów, to zobaczysz tam również wątki jądrowe takiego bogactwa nie znajdziesz. Więc z jakiejś przyczyny ludzie stwierdzają, że to nie jest dobry pomysł, żeby robić wątek per przerwanie. Tak, że jakby wątek jest na tyle cennym zasobem, że tego nie robimy. Tak, są jakieś takie urządzenia o bardzo wysokiej przepustowości, czy być może są, co może znajdziemy, bo nie wiem, jakbyśmy spróbowali wydrukować tutaj listę procesów, to znajdziemy tam jakieś takie przykłady, że widać jakiś K, IRQ, coś tam. Jakiś taki proces o takiej dziwnej nazwie, nie wiem, coś, gdzie znajdziemy coś. No są jakieś IRQ slash 26, prawda? O. No to przegrafuj na IRQ slash. No 3 zaledwie. Tak? No nie 14. No 14, więc widać, że troszeczkę jest i to jest jakaś metoda, tylko że zauważcie, że teraz w tym momencie to jest od razu, no okej, one muszą mieć jeszcze jakiś priorytet, ale idea jest taka, że coś tu się wykonywało, powiedzmy, że to ma tutaj, no i to już może się poszatkować, tak? I ostatecznie może dojść tutaj. Może wybudzić jakiś inny wątek o niższym priorytecie, i zrobić już wszelkie cudactwo, tak? Taki wątek przerwania. On może pójść spać, więc. No. Zawiesiły się, tak? Żelazja. Są smart. Może były smart. Tego budynku. Dobra, więc to jest jedna metoda, żeby oddelegować, tak? To znaczy się to w rezultacie może oczywiście tutaj gdzieś się przyblokować i może już przesłać do jakiegoś systemu, który w jeszcze w inny sposób. Nie rozumiem. Chodzi o to, żeby wywalić większość funkcjonalności, wywalić stąd do normalnego kontekstu, który może pójść spać. Tak, to tylko o to chodzi. Bo tutaj na początku tego tam my zbierzemy sobie coś od sprzętu, albo tutaj zbierzemy od sprzętu, albo tutaj sobie coś zbierzemy od sprzętu i coś spróbujemy z tym zrobić. Tak? I później tam założymy blokadę, być może pójdziemy spać, weźmiemy tę blokadę, włożymy do jakiejś struktury danych, coś tam, to już będziemy tam dalej sobie robić. Prawda? No bo tutaj możemy tylko spin-off używać, tylko i wyłącznie. No dobra, to jest jakby pierwsza metoda, widać, że przez niektórych jest wykorzystywana, to się czasami nazywa interrupt thread, tak? czyli wątki przerwy. Czyli krótko mówiąc, oddelegowujemy robotę, dalsze przetwarzanie przerwania do kontekstu wątku, po to, żeby w tym kontekście wątku już z całego wachlarza, blokad korzystać i środków, które nam udostępnia jądro. A co jeżeli wywołamy znowu przerwanie? Czyli głośniej. Co jeżeli wywołamy ponownie przerwanie, zanim ukończysz wątek? To jest bardzo dobre pytanie. Bo wyobraźmy sobie, że mamy kartę sieciową.
I może nastąpić taka sytuacja, zauważcie. Karta sieciowa, no coś tutaj zgłasza przerwanie. Wybudza nasz wątek, ale najpierw wybudził się wątek o jakimś wyższym priorytecie, tak? Nie nasz, który obsługuje, tylko jakimś wyższym priorytecie. On się trochę zaczął wykonywać, po czym znowu nam przyszło przerwanie karty sieciowej. Tak? Po czym znowu ten wątek wrócił na czerwone. Ten nasz zielony tam, prawda, zielony nam czeka i chciałby obsłużyć tą kartę sieciową, ale nie dochodzi do głosu, prawda? Więc być może to nie jest taki, być może coś tutaj jeszcze spartoliliśmy w tym wszystkim, prawda? Być może spartoliliśmy to, że zaprojektowaliśmy naszą obsługę przerwania w niewłaściwy sposób. Co to znaczy? To znaczy to, że jak sobie pomyślimy o takim jednym bloku, który zaczyna się od zgłoszenia przerwania do tego wake-upa, to jak byśmy chcieli go podzielić? No tutaj byśmy chcieli obsłużyć przerwanie. Tutaj chcielibyśmy zrobić jakieś przetwarzanie danych, tam podzielone być może na kilka etapów i ostatecznie wypowiedzieć wątek. No ale powstanie pytanie, kiedy my chcemy, żeby znowu zaczęły być zgłaszane przerwania? Czy my chcemy od razu po wyjściu z tego fragmentu, żeby były zgłaszane przerwania, czy być może jak już przetworzymy wszystkie dane z tej karty sieciowej, bo ona ma taki ring buffer, ma buffer i w tym bufferze ma wrzuconych kilka pakietów. Tak, być może jak ona zgłosiła przerwanie, to już wpisuje następny pakiet do tego bufora. Tak, że tak, bo to działa no niezależnie od nas, prawda? No jest asynchroniczna względem procesora. Więc może lepszym pomysłem jest powiedzieć tutaj disable fx interrupt. W tej procedurze obsługi przerwania, powiedzieć wyłącz to przerwanie. Zrozumiałem, jest robota do zrobienia, zrozumiałem, prawda? I idę sobie do przerwania i tutaj robię receive from hardware buffers i dopiero tutaj robię enable. RX i RQ. Dawać gwarancję, że ona też ma jakiś buforek, tak? Że ona nie może przerywać to sobie gdzieś to znaleźć. No ona sobie tam zawsze musi wpisywać do jakiegoś buforka i pewnie my tam mamy wpisane, ile pakietów jest w tym buforze, gdzie jest czoło tego bufora, gdzie jest ogon tego bufora i tak dalej, tak? I jak my dostaniemy robotę, to tutaj mamy pętlę. Póki są bufory, to je przetwarzaj. A jak już wyściemy wszystkie pakiety z tego bufora, to wtedy dopiero mówimy enable RX i RQ. Czyli może być taka asymetria, że wy sobie wyłączacie to przerwanie, będąc w procedurze obsługi przerwania, tak? Wyłączacie sobie to przerwanie, jakieś przerwanie o wyższym priorytecie wchodzi, a potem dopiero wy obsługujecie i za jakiś czas przychodzi nowe przerwanie. Tak? Tak też można zrobić. Koncepcyjnie to rozwiązać, prawda? Więc tak się często robi, że właśnie te threaded, ja to mówię troszeczkę na podstawie FreeBSD, jak to jest zrobione, ale tutaj skoro widzę, że jest ten sam mechanizm, to mi się podobnych rzeczy spodziewa. Trzeba by było oczywiście zajrzeć w detale, ale widać, że niezależnie od tego, jaki mamy system, jakie mamy API, to widać, że taki problem istnieje i w związku z tym będzie się go rozwiązywało w jakiś podobny sposób. Także FreeBSD także używają, starają się jak najrzadziej używać tych threaded ERP. Tak. Tam są chyba statycznie utworzone na początku. I nie będę w to wchodzić, prawda? Jest iThread w dziewiątym rozdziale podręcznika FreeBSD, można sobie poczytać. To jest, ale to jest w pewnym sensie taka ekstremalne rozwiązanie, prawda? To znaczy ono jest fajne, tylko że widać, że tu jest jakiś taki narzut, że być może my nie zawsze potrzebujemy kontekstu przerwania. Na takiej zasadzie, no a co jeżeli to są proste funkcyjki,
Tak, być może tak naprawdę chodzi nam tylko o to, żeby wywołać jakąś funkcję. Ale ponieważ ta funkcja może zajmować, nie wiem, jakaś funkcja typu sprawdź CRC, tak, czy no zrób coś z tymi danymi, prawda? No nie chcemy tego wykonywać pod przerwaniem, tylko chcemy to wykonać poza przerwaniem, tak? No to być może i nie robimy tego często, w związku z tym nie potrzebujemy mieć wątku, który większość czasu to on siedzi w pamięci i robi dokładnie nic. Tak, więc żeby troszeczkę zmniejszyć, no nie każdy sterownik, to czy dla GBIO potrzebujemy wątku, jak ten użytkownik jest w stanie klikać, a między każdymi dwoma kliknięciami następuje z punktu widzenia procesora, no ile może nastąpić? Kilka miliardów cykli, prawda? To się tam zanudzi, ten wątek po prostu siedzi, tylko zajmowałby pamięć. Ale to tyle, to może ja czegoś nie zrozumiałem, ja zrozumiałem ten wątek. Zaczyna, kiedy dostajemy przerwanie. Nie. Jest procedura obsługi przerwania. Na jej końcu odpala się ten wątek. My zwracamy ten specjalny kod, który mówi, że należy ten wątek wybudzić. I on zostaje wybudzony. Okej, okay, więc jak dwa razy bym kliknął bardzo szybko na te, to one będą równolegle działać, te wątki przerwania. Nie. Dwa razy później. Wątek jest tworzony tylko na początku, podczas rejestracji przerwania. Dobrze, już wszystko jasne. I później po prostu wybudzasz ten jeden wątek. Okay. Jakbyś się zastanowił chwileczkę, to sam byś sobie odpowiedział na swoje pytanie. Dlatego, że jeżeli chciałbyś utworzyć wątek w momencie, w którym masz przerwanie, to co musisz zrobić? Jak tworzysz wątek, to co musisz zrobić? Nie wiem, co się tyle dzieje. No, tak pomyśl sobie, jak tworzysz wątek, to co trzeba zrobić? Trzeba przygotować jakąś pamięć. Trzeba zalokować pamięć. A czego nie możemy robić pod przerwaniem? Nie, a i to właśnie... Nie możemy alokować pamięć. Tak, ale chodzi o to, że właśnie wychodzę z tego przerwania i moja procedura zamiast wrócić do kolejnego miejsca pamięci... Jaka procedura? No nie, no ktoś odpalił. No wyszedłeś spod przerwania i wróciłeś do jakiegoś wątku i to wszystko. Tak, i zanim do niego wrócę, wystarczy, że spawnuję tego gościa, który obsłuży ciąg dalszy. No ale ty jesteś nadal pod przerwaniem. No nie, no bo wyszedłem właśnie. No nie wyszedłeś, bo wychodzisz, jak dojdziesz do instrukcji SRED w handle exception. Tak, no to... Więc ty możesz, wchodzisz pod przerwanie, robisz gdzieś tam wchodzisz w dół, do jakiejś funkcji, tam funkcję wykonujesz, potem z niej wychodzisz, ale dopóki nie wrócisz do SRED-a, to nadal jesteś pod przerwaniem. A jak zawołasz SRED-a, to wracasz do wątku i koniec. Nie ma nic, nie ma żadnego świata pomiędzy. Znaczy, no jeżeli nie, nie, nie ma, nie ma tam okay. żadnego świata pomiędzy. Ja myślałem, że jesteśmy w stanie go stworzyć, ale dobrze. Nie. No, okay. Nie ma. Albo jesteś w kontekście wątku, albo jesteś w kontekście przerwania. Nie ma czegoś pomiędzy. Jasne. Tak? Okej, okay, to jeżeli w końcu to request thread, Jerku, no to jest coś, czego nie chcemy używać, no to jak inaczej ten problem rozwiązać? No, w końcu doszliśmy do tego, prawda? A jest już 16. Dobra, skrótowo. Bardzo skrótowo, istnieją inne konteksty, istnieją dwa konteksty, w których to można wykonywać. Pierwszy kontekst jest brzydki i nie polecam. I on jest opisany tutaj i to jest soft ERQ. I soft ERQ trochę działa jak, to jest jedno oczko poniżej. Poniżej kontekstu przerwania. Jest na bardzo wysokim, ma bardzo wysoki priorytet, wyższy niż wszystkie wątki istniejące w systemie, ale niższy niż priorytet przerwania sprzętowego. Istnieją specjalne spinlocki z końcówką BH, jakieś cuda niewidne, żeby się tym synchronizować. Nie chcemy z software'u korzystać. Jak sobie zobaczycie, to w SoftERQ jeszcze jest część urządzeń blokowych, kod części urządzeń blokowych przetwarzany i część sieci jest przetwarzany w SoftERQ. Drugim mechanizmem są tasklety. Tasklety już się częściej korzysta i tasklety, czyli można powiedzieć, że jak są priorytety, to tutaj jest hub ERQ. A tutaj są soft ERQ. Ale to są zarówno hub ERQ, jak i soft ERQ teraz są w kontekście software'owym. Tak. Nie w kontekście tych przerwań, co dostajemy. Tak. Czyli tu znowuż, tu jest
tu jest połówka asynchroniczna, tu jest połówka synchroniczna. Tu są wszystkie wątki, tu są wszystkie przerwania. I w tym momencie przerwania mamy podzielone. Na górze jest HWIRQ o najwyższym priorytecie i mamy soft, ileś soft IRQ, które są o niższym priorytecie. Ouch. Niestety to jest zaszłość jeszcze ze starych Unixów, rozwiązanie ze starych Unixów. I tu w obrębie tych soft IRQ mamy parę warstw i jedną z nich są tasklety. I do taskletów można przekierowywać wykonanie funkcji, ale ponieważ to jest część asynchroniczna, to funkcje wywołane w tych taskletach, czego nie mogą? Nie mogą iść spać. W związku z tym nie mogą na przykład alokować pamięci. Czyli można coś odłożyć na później, do roboty. To się wykona z bardzo wysokim priorytetem. Przerwania sprzętowe będą przychodzić, ale nadal działamy skradzionym kontekstem, nadal nie możemy bardzo wiele rzeczy robić. Żeby coś robić więcej w tej części, to tak jak już powiedziałem, threaded IRQ albo WorkQ. Czyli naprawdę nie ma dobrego rozwiązania, tak? WorkQ. WorkQ to jest tak, że to jest po prostu lista zadań i istnieje pula wątków, która bierze i te zadania zdejmuje i wykonuje. I ta pula wątków może mieć tam ileś tych wątków, one mogą być może rozłożone między procesory, ale idea jest taka, że te funkcje, które się zarejestruje i zostaną wykonywane w obrębie WorkQ, one mogą już pójść spać. One mogą już z pełnego API kernelowego korzystać. Czyli jeśli potrzebujemy odłożyć wykonanie zadania na później, będąc w kontekście przerwania, to najlepiej korzystać z WorkQ aktualnie. Jeżeli chcę manipulować dane. Ja bym powiedział tak, że nie należy w ogóle rozpatrywać SoftIRQ i trzeba sobie doczytać samemu o TaskQ versus WorkQ. No jest jakaś subtelność, prawda? To znaczy się być może część akcji, być może w ogóle chcę podzielić moją obsługę przerwania w ten sposób, że część rzeczy wykona się pod przerwaniem, część wykona się jako tasklety. I te tasklety, bo zależy mi na tym, żeby ta robota była na bardzo wysokim priorytecie odwalona, a później już z mniejszym priorytetem godzę się ją wyrzucić do WorkQ, więc sobie po prostu tutaj pod koniec wyrzucę zadania do WorkQ i już resztę wykonam w zwykłym kontekście wątku. Tak? Ale to jest w ogólności najbardziej skomplikowany scenariusz. Tak? Ale taką drogę można przejść. Tak? Czasami wystarczy po prostu tworzyć work entities, prawda, i po prostu wyrzucić tam te zadania i się wymagać. Tak? To mówię, to wszystko zależy od tego, jak skomplikowaną robotę macie do wykonania w obrębie obsłużenia całego przerwania. Tak? My będziemy mieli całe szczęście proste rzeczy, więc najprawdopodobniej większość rzeczy się da odwalić tutaj, i już tutaj na samym końcu zrobić wake-up'a. Tak. Może się zdarzy, że będzie potrzeba skorzystania z takich rzeczy. Ale raczej, to być może w projekcie końcowym. Ale wątpię, żeby wam Karol dał wykorzystać ten rzecz. Ale widać, że no jest jakaś skomplikowana rzecz do roboty. Trzeba sobie wytworzyć model mentalny, pociąć go i stwierdzić to w tym kontekście, to w tym kontekście. Na to mam takie wymagania czasowe, na to mam takie wymagania czasowe, a to tam już jak się już zrobi, to się zrobi, prawda? To już jest nieważne. No i tak jak widać, więc to jest dosyć ciężkawe. Mam nadzieję, że jak wam tłumaczyłem z tymi przerwaniami, z tymi szynami, to też się czegoś ciekawego dowiedzieliście. Więc to chyba tyle na dzisiaj. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytania. WorkQ, to jest dobre pytanie, to znaczy się my musimy sobie mieć gdzieś wcześniej przygotowaną pamięć na taski i na te zadania, tak? Więc być może jest jakaś pula pamięci, trzeba by było się temu przyjrzeć, tak? Ale to jest dobre pytanie. Tak, być może jest po prostu jakaś pula dostępna prealokowanych, które można wykorzystywać tutaj, tak? I za każdym razem jak ta pula spada, to jest wątek, który jest wybudzany i sobie normalnie z tej przestrzeni dolokowuje do tej puli, dorzuca.
to już są jakieś detale, prawda, które trzeba było tam wejść do implementacji. Ale... To jest podchwytliwe pytanie. Dobra. Jeszcze coś? No dobra, to kończymy na dzisiaj.